W tej chwili zapraszam Państwa na wystąpienie pana Tomasza Markowskiego, zastępcy kierownika Centrum Technologii Identyfikacyjnych Łukasiewicz, który od ponad 10 lat związany jest z Instytutem Logistyki i Magazynowania. Pan Tomasz przedstawi Państwu innowacyjne rozwiązania dla branży e-commerce. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja tak dla odmiany dzisiaj na żywo. Jedyny chyba właściwie występujący na żywo na tej scenie dzisiaj, oprócz pani, która prowadzi oczywiście. Mam powiedzieć Państwu o problemach w logistyce, ale też o innowacyjnych rozwiązaniach dla branży e-commerce, które staramy się zaprojektować i wykonać od jakiegoś czasu. W zasadzie chciałbym się skupić nie na problemach, a na tych właśnie rozwiązaniach tych problemów, także dosłownie kilka zdań na temat problemów we wstępie, a potem skupię się na tym, nad czym się zajmujemy, nad czym pracujemy. Natomiast no, chwila wstępu o Łukasiewiczu, tak? Czym jest sieć badawcza Łukasiewicz? To połączone 32 instytuty badawcze w całej Polsce, ponad 4,5 tysiąca naukowców, ponad blisko 8 tysięcy pracowników w tej chwili, 4 grupy badawcze, skupiamy się na inteligentnej mobilności, obszarze zdrowia, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia. I mamy partnerów biznesowych na terenie całej Polski, Europy i właściwie świata w tej chwili już. Jesteśmy częścią Łukasiewicza, ja reprezentuję Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Zajmujemy się konsultingiem logistycznym, edukacją, badaniami i mamy ofertę właściwie dla każdej branży. Logistyka jest taką przekrojową branżą, która łączy wszystkie sektory, więc w każdym z tych sektorów możemy Państwu doradzić i pomóc. Ja osobiście pracuję w Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych. Oprócz tego istnieją jeszcze 3 laboratoria procesów biznesowych, User Experience oraz Laboratorium Urządzeń Elektronicznych i Kompatybilności Elektromagnetycznej, gdzie wykonujemy badania dopuszczające urządzenia na rynek polski i europejski. Także zapraszam do korzystania z naszych usług. Natomiast wracając do tematu wystąpienia mojego dzisiaj, czym tak naprawdę różni się logistyka tradycyjna od logistyki dla branży e-commerce? Przede wszystkim zróżnicowaniem, tak? Czyli w przypadku e-commerce mamy wiele czynników, które są nieprzewidywalne, szybko zmienne, są znacząco różne od logistyki, do której byliśmy przyzwyczajeni. Przede wszystkim obsługujemy głównie małe przesyłki, chociaż ostatnio słyszałem, że w Żabce koło mnie przyjechała pralka, także nie zawsze są to takie zupełnie małe przesyłki, ale jednak powiedzmy sobie szczerze, e-commerce jest nastawiony na obsługę tych najmniejszych przesyłek. Za chwilę będę mówił o tym, w jakich branżach głównie rozwija się e-commerce i tam rzeczywiście te przesyłki, raczej spodziewamy się ich niewielkich. Przepływ towarów jest nieregularny, złożony, głównie mamy klientów indywidualnych i tak jak powiedziałem, obsługa i zapotrzebowanie na towar jest bardzo obarczona bardzo dużą zmiennością i nisko przewidywalna. To wynika z trendów, które pojawiają się coraz częściej, tak? Czyli najpierw mówiliśmy o handlu multikanałowym, teraz już takie najbardziej znane powiedzenie, określenie to jest handel omnichannelowy, omnichannel, gdzie tak naprawdę przenikają się kanały sprzedaży, czyli mamy sprzedaż przez internet, odbiór w sklepie, tak? Mamy zakup przez w sklepie, zwrot kurierem, mamy zakup przez internet, dostawę kurierem, zwrot tradycyjnie w sklepie, także wszystkie te kanały wzajemnie się przenikają, z tego wynika bardzo dużo problemów, przede wszystkim z efektywnością takich procesów logistycznych, z obsługą zwrotów, to jest kluczowy temat, bardzo często podnoszony, coraz częściej się pojawiający. No i oczywiście ekologią, tak, no Państwo tutaj z branży opakowań na co dzień z tym, że tak powiem, pracujecie, czyli coraz bardziej rosnąca góra kartonu, wypełniaczy, wszystkich tych rzeczy, które pozwalają te towary transportować. A chciałem wrócić tak naprawdę do tego opakowania na początku, tak, wszyscy jeszcze pamiętamy pewnie te butelki w opakowaniach plastikowych. Jezus Maria, jestem naprawdę dzisiaj jedynym prelegentem, więc tutaj chwila dla reporterów cały czas widzę. Trochę się zestresowałem tym wystąpieniem, bo nie wiem, kiedy ostatnio było ostatnie wystąpienie na żywo, tak? Wszystkie przez ostatnie 2 lata właściwie były online, więc dzisiejsze wystąpienie jest zgoła inne. Okej, nie, spokojnie. Przyzwyczaję się za chwilę.
Więc wracając do tego opakowania, no tak naprawdę opakowanie jest samo w sobie produktem od jakiegoś czasu. Kiedyś to był tylko i wyłącznie materiał do zabezpieczenia towaru, na czas jego transportu, na czas sprzedaży, na czas przechowywania. Od jakiegoś czasu mamy produkt, tak? Produkt marketingowy, instrument marketingowy. No wszyscy spotkaliśmy się w sklepie z opakowaniem chipsów, tak? Które, no, że tak powiem, jest 3 razy większe niż ta jego zawartość. I tak naprawdę no, służy oczywiście zabezpieczeniu towaru, tak? Jest napompowany, żeby te chipsy się nie łamały, natomiast tak naprawdę no, jest też instrumentem marketingowym. Sprzedajemy więcej niż tak naprawdę jest w tym opakowaniu w środku. Mamy różne opakowania. Mamy opakowania rzeczywiście jednostkowe, mamy opakowania, które służą nie tylko transportowi, ale też ekspozycji towaru. Mamy opakowania zbiorcze, mamy opakowania transportowe i to z różnego rodzaju materiałów. Natomiast wracając do trendów, trendy są takie, że sprzedaż nam rośnie. Pojawia się coraz więcej towarów w obrocie, pojawia się coraz więcej opakowań transportowych. Pandemia z ostatnich 2 lat spowodowała tutaj wystrzelenie słupków, tak? Coraz większa sprzedaż, coraz więcej towarów jest tak naprawdę sprzedawanych na odległość, coraz więcej towarów jest transportowanych, coraz więcej towarów jest zwracanych w związku z tym. Ten obrót rzeczywiście się tutaj cały czas zmienia. Przyjrzeliśmy się w Instytucie Logistyki trendom, które przygotowuje co jakiś czas DHL. I tak naprawdę na tym wykresie, który Państwo widzą, tak zwany trend radar DHL, pewnie Państwu znany, można również odnaleźć obszary związane z logistyką i z opakowaniami przede wszystkim, czyli tutaj mamy taką na niebiesko zaznaczoną kropkę rethinking packaging, czyli wymyślenie opakowania na nowo. Tak to nazwali specjaliści firmy DHL i idąc dalej powiedzieli o tym, w jakim okresie ten rethinking packaging powinno się odbyć. Jak Państwo widzicie, poniżej 2 lat i oceniają, że wpływ tego opakowania na dalszy handel, na logistykę będzie dosyć duży. Są 3 obszary, w których DHL chciał o tym opowiedzieć. Przede wszystkim dla modeli logistyki o obiegu zamkniętym, gdzie stosowane są trwałe, wielokrotne aktywa opakowaniowe, czyli te opakowania zwrotne. Zauważono przede wszystkim wyzwanie rosnącego wskaźnika zwrotu towarów w handlu elektronicznym, który sięga średnio 30%, a w niektórych obszarach, na przykład w modzie, nawet 60%. Są przedsiębiorstwa takie jak Zalando na przykład, które no z możliwości zwrotu nawet przez 100 dni zrobiło swoją przewagę konkurencyjną i trudno się dziwić, że coraz częściej te zwroty są dokonywane. Jako wyzwanie postawiono tutaj stworzenie ekonomicznie opłacalnego systemu opakowań wielokrotnego użytku, tak? Czyli żeby to się opłacało, żeby te kartony nie zostawały w śmietnikach, żeby te wypełniacze się nie marnowały, żeby stworzyć rozwiązanie, które pozwoli te koszty ograniczyć, czy zrobić je efektywne, opłacalne po prostu. Potencjalne rozwiązanie, jakie zostały wskazane, to przyjęcie standardowych wzorów opakowań, takie, które będą mogły przepływać przez sieć logistyczną, które będą mogły być wykorzystywane w różnych miejscach, przez różnych operatorów, przez różnych nadawców, których jak gdyby unifikacja pozwoli na ograniczenie kosztów związanych na przykład z ich obrotem, czy czyszczeniem, czy naprawą. Drugi obszar to materiały opakowaniowe. Oczywiście mają one znaczący wpływ na środowisko naturalne. Dostrzegana jest koncentracja na zrównoważeniu opakowań i branży logistycznej, czyli obu tych punktów widzenia. Wyzwaniem jest oczywiście wprowadzenie zrównoważonych materiałów opakowaniowych, a potencjalne rozwiązania to te, które znamy już tak naprawdę. Recykling opakowań, ponowne użycie, ale dochodzą nowe, kompostowalność, biodegradowalność materiałów opakowaniowych. Natomiast specjaliści DHL-a wskazują też, że sektor logistyczny będzie się musiał do tego przystosować. Tak? To nie jest coś, co można sobie wprowadzić bez konsekwencji w logistyce. Będzie trzeba tutaj wdrożyć praktyki zrównoważonego opakowania, dostosować przede wszystkim operacje, tak? Na przykład do nowych rodzajów opakowań. I trzeci obszar to inteligencja, automatyzacja, gdzie dostrzeżono, że można jak gdyby skorzystać z tego, że opakowania będą pod ciągłym nadzorem, można z tego wyciągnąć pewne wnioski. Tutaj ciekawe jest to, że z badania, które przeprowadzono w 2020 roku wynika, że
większość producentów i firm zajmujących się poolingiem spodziewa się wzrostu wykorzystania opakowań zwrotnych działających w poolu zamkniętym. Spójrzmy jednak na to opakowanie z kilku różnych perspektyw. Tak? To nie tylko logistyka, którą my się zajmujemy, ale jest kilka różnych innych punktów widzenia, które należy w tym opakowaniu połączyć. Rzeczywiście specjaliści DHL-a na to również zwracają uwagę. Czyli z jednej strony ta logistyka, gdzie chcemy mieć łatwość obsługi, przechowywania, łatwość transportu, wytrzymałość, tak, wykorzystanie przestrzeni, zapełnienie samochodów. Ale z drugiej strony mamy sprzedawcę, który też chce dobrze zaprezentować swój produkt, chce wykorzystać odpowiednio półki, chce połączyć w omnichannel różne kanały sprzedaży, chce mieć dobre opakowanie detaliczne, które nada się również do transportu. Tak? Takie tutaj elementy należy połączyć. Z kolejnej strony jest konsument, który nadal chce, otwierając to pudełko, przeżyć pewne tutaj przyjemną chwilę, tak, mieć ten swój unboxing experience, a z drugiej strony chce łatwo zwrócić. Po rozpakowaniu chce to z powrotem móc spakować i wysłać. Nie wiem, czy Państwo próbowali kiedyś spakować napompowany raz materac, na przykład z Decathlonu, do tego samego pudełka. No ja próbowałem, to się nie uda po prostu, tak? To jest, nie wiem, jak oni to pakują za pierwszym razem, ale za drugim razem się nie udaje. Także no to też tutaj należy wziąć pod uwagę w którymś momencie. I oczywiście coraz bardziej mamy konsumentów takich, którzy zwracają uwagę na ekologię, zwracają uwagę na zrównoważony rozwój, to nie jest dla nich tylko hasło, chociaż z drugiej strony sprzedawcy internetowi zrobili badanie, w którym zaproponowali dodatkową opłatę za to, żeby wykorzystać opakowanie ekologiczne, oczywiście nikt z tego nie korzysta, tak? Czyli jeśli mamy dopłacić złotówkę czy dwie za to, żeby opakowanie było ekologiczne, to nikt się na to nie decydował. I ostatni punkt widzenia to oczywiście sam produkt, tak? Czyli wracamy do tej podstawowej funkcji opakowania, ma ono chronić ten produkt, ma być tanie i ma gdyby wpływać na możliwości sprzedaży, na to doświadczenie marki samego produktu. Podsumowując trendy, 9 na 10 firm twierdzi, tak twierdzi DHL oczywiście w swoim badaniu, że opakowanie jest dla nich priorytetem. Natomiast oczywiście chcą utrzymać rozsądne wydatki na te opakowania, chcą zredukować uszkodzenia produktów i chcą podejmować działania w optymalizacji efektywności logistyki, w na przykład pojemności transportu. Troszeczkę za szybko przełączyłem. W tym obszarze DHL wskazuje, że trendami będzie wymóg stosowania zrównoważonych materiałów opakowaniowych, świadomość społeczna, która, tak jak powiedziałem, zmienia się z roku na rok i rośnie, oraz dostarczenie wyjątkowych doświadczeń klientom. Coraz rzadziej chodziliśmy do sklepów, teraz może troszeczkę już wróciliśmy po pandemii, czy w przerwie przed kolejną falą, ale rzeczywiście to wyjątkowe doświadczenie na odległość jest trudniejsze i na pewno w tym kierunku też jakieś tutaj działania zostaną podjęte. Najważniejsze obszary dla opakowań najbliższej przyszłości, przyjazne materiały dla środowiska, wdrożenie opakowań wielokrotnego użytku i przyjęcie inteligentnych rozwiązań opakowaniowych. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie trendów i jak gdyby wiedzy specjalistów z DHL-a. Natomiast przechodząc już do samego projektu, nad którym pracujemy w tej chwili, ma to być inteligentne opakowanie zwrotne dla branży e-commerce. I pomysł na to opakowanie wziął się z poprzednich naszych projektów, które przed kilkoma laty były realizowane w Instytucie. Włączyliśmy się w opracowanie takiej koncepcji fizycznego internetu. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek o tym słyszeli, bo na konferencjach logistycznych, kiedy wracamy do tego konceptu, to oczywiście jest on znany i dosyć szeroko komentowany. To się zresztą dzieje na co dzień. Chodzi tak naprawdę o znowu tutaj współdzielenie pewnych zasobów. Tak? Chodzi o to, żeby sieć logistyczna pozwalała na przepływ paczki, tak jakby to był pakiet w internecie, tak? Czyli wysyłamy dane w internecie i tak naprawdę nas nie interesuje, kto je transmituje. Interesuje nas najbliższy operator, który od nas ten pakiet odbiera. Cała droga nas nie interesuje, tak? I po drugiej stronie no, jest odbiorca, którego też właściwie nie interesuje, jak on przebiegł. Był taki pomysł, żeby sieć logistyczna działała tak samo, tak? Czyli nadajemy rzeczywiście jednym operatorem. Potem ta paczka płynie najkrótszym strumieniem, czyli połączonymi sieciami logistycznymi, które nas tak naprawdę nie obchodzą, dociera do odbiorcy najkrótszą trasą po najniższym koszcie. I jednym z obszarów tego projektu było również
zaprojektowanie, wdrożenie takich opakowań zwrotnych, które przede wszystkim miały się uzupełniać wielkością, pasować na paletę, tak, i powodować, że tego powietrza będziemy transportować jak najmniej. Był też taki pomysł, żeby to opakowanie po jednej stronie drukować na drukarce 3D, po drugiej stronie mielić i ten proszek jak gdyby zajmuje mniej miejsca, tak, czy można wykonać sobie inne opakowanie o innych wymiarach, które nas bardziej interesuje na dany moment. Stąd się wziął pomysł, żeby opracować inteligentne opakowanie zwrotne, które przede wszystkim da się wielokrotnie wykorzystać, ale co ważne w obiegu otwartym, tak? Nie chcemy tutaj, żeby to opakowanie było opakowaniem na przykład, nie wiem, DHL-a, InPostu czy innego operatora, czy Zalando na przykład sprzedawcy, tylko żeby każdy z nich mógł to opakowanie w jakimś fragmencie swojej sieci wykorzystywać. Czyli Zalando nadaje, transportuje, nie wiem, DHL powiedzmy, tak, po drugiej stronie odbiera to klient, nie podoba mu się, zwraca innym kurierem, dojeżdża to do sklepu z powrotem albo przepakowuje inny towar z innego sklepu i odsyła w drugą stronę do innego sklepu innym operatorem, tak. Nie ma znaczenia skąd przyszło, może wrócić dowolną drogą. Co zapewni oczywiście współpracę w łańcuchach logistycznych, pozwoli na wdrożenie pewnych usprawnień w sieci logistycznej, o tym za chwilę. I chcemy, żeby to opakowanie było też inteligentne, pozwoliło monitorować i stan tego opakowania, ale też stan produktu wewnątrz, parametry tego produktu, na przykład temperaturę, wilgotność, to się czasem przydaje. Gdzie się znajduje, tak, wdrożenie tutaj takiego pełnego track and trace dla każdego produktu, nie dla samochodu kuriera, tylko dla konkretnie naszej paczki. I oczywiście na samym końcu chcielibyśmy, żeby było, pozwalało na ochronę środowiska, na pewne oszczędności procesowe. Projektem zajmują się trzy instytuty Łukasiewicza. Co ciekawe, robimy ten projekt za własne pieniądze. Nie dostaliśmy tutaj żadnej dotacji. To jest o tyle istotne, że pokazuje, że wierzymy w ten projekt i chcemy, żeby on rzeczywiście był przydatny dla branży e-commerce. Natomiast zaprosiliśmy partnerów z całego właściwie rynku i sprzedawców, i firmy logistyczne, i producentów opakowań. Organizujemy warsztaty, na których dyskutujemy swoje pomysły, dyskutujemy to, jak to opakowanie będzie w ostatecznym kształcie wyglądać. Instytut Logistyki i Magazynowania, w którym ja pracuję, zajmuje się głównie wykonaniem tej części elektronicznej oraz mechanicznej, ale też opracowaniem oprogramowania i przede wszystkim tymi częściami logistycznymi, czyli opracowaniem modelu obrotu opakowaniami, opracowaniem modelu biznesowego, czyli jak to w końcowym zakresie będzie działało. Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki zajmuje się opracowaniem układów zasilających, sensorycznych oraz wspomaga nas w prototypowaniu elektroniki. Natomiast Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych to przede wszystkim te części opakowaniowe, czyli wytrzymałość jego, tak, dobór materiałów, możliwości recyklingu, zabezpieczenia towaru. Tak. Chcemy, żeby to opakowanie nie wymagało stosowania żadnych wypełniaczy. Ono samo z siebie ma zabezpieczać ten produkt w trakcie transportu. Na to inteligentne opakowanie zwrotne będzie się oczywiście składało samo opakowanie, ale też wrzutnia, która będzie pozwalała na jego zwrot przynajmniej z części łańcucha, czyli na przykład jakiś element dostawiony do maszyn paczkowych, który pozwoli po złożeniu to opakowanie wrzucić i bezkosztowo wrócić do sieci logistycznej. Pracujemy, tak jak powiedziałem, nad procesem zwrotu, nad modelem obrotu tymi opakowaniami, czyli kto za to zapłaci, ile za to zapłaci, jak to powinno przepływać, jak ograniczyć koszty takiego transportu zwrotnego. I pracujemy oczywiście nad softwarem, bez tego już właściwie żadne urządzenie z tego obszaru nie istnieje, także będzie tutaj aplikacja mobilna i będzie aplikacja dla partnerów sieci logistycznej. W efekcie chcielibyśmy, żeby przede wszystkim ograniczone zostały koszty dostawy. Wiadomo, że dzisiaj, jeśli patrzymy na to opakowanie, no to koszt jednostkowy wytworzenia takiego opakowania jest znacznie wyższy niż koszt kartonu. To jest oczywiste dla każdego z Państwa. Natomiast ten koszt nie będzie tak liczony oczywiście, no bo opakowanie będzie wielokrotnie krążyło w sieci logistycznej. Chcielibyśmy, żeby wytrzymało około 100 cykli. Ma być tak skonstruowane, że te najdroższe części, czyli elektroniczne wyposażenie opakowania, będzie łatwo wymienne, będzie jednym modułem, który nie będzie właściwie z niczym połączony, będzie go można zawsze naprawić, wymienić. Natomiast samo opakowanie ma być rzeczywiście odporne i pozwalać na wiele cykli.
W związku z tym, jeśli porównamy to do cen rosnącej cen kartonu, które dzisiaj tu widzieliśmy, że galopują z roku na rok, do tych wszystkich wypełniaczy, które potem musimy wyrzucić, wynieść z domu, tak, nie mieszczą się w śmietniku, i do opłat, które się niebawem pojawią, bo oczywiście podatki w całej Europie od opakowań jednorazowych już są, w Polsce też są, ale jeszcze powiedzmy, że mało egzekwowane i dosyć niskie, natomiast one oczywiście będą rosły. Porównamy to do opakowania, które będzie wielokrotne i którego koszt jednego obrotu będzie podzielny przez jak gdyby no, ilość możliwości, ilość jego możliwych do wykonania cykli, to ten koszt już się bardzo zbliży, a być może będzie niższy tak naprawdę niż dla kartonu. Na pewno lepiej ochroni towar, tak? Przede wszystkim będzie no, w jakiś sposób chronił przed wodą, tak? Będzie wykrywał to, że zostało zalane, będzie wykrywał to, że zostało uderzone, że zostało zgniecione, będzie wykrywał to, że zostało otwarte przede wszystkim, czyli nie będziemy musieli przy kurierze sprawdzać, czy wszystkie taśmy się zgadzają, bo będziemy dokładnie wiedzieli, czy to opakowanie ktoś przed nami otworzył, czy go nie otworzył. Co za tym idzie, no, operatorzy, nadawcy, sprzedawcy będą mogli gromadzić dodatkowe informacje, wprowadzać dodatkowe usługi, także tutaj też jak gdyby pojawią się nowe możliwości. I na samym końcu ułatwienia w zakresie przygotowania przesyłki i rozumiemy przez to ułatwienia po stronie sprzedawcy, ale też po stronie odbiorcy. No, on tak naprawdę zawsze chce zwrócić ten, to znaczy zawsze, mam nadzieję, że nie zawsze, ale jak raz na jakiś czas chce zwrócić ten towar. Chcielibyśmy, żeby to był taki one click return, tak? Czyli naciskamy jeden klawisz, opakowanie się, samo zmienia się etykieta, pakujemy towar, wysyłamy. Przyjeżdża kurier, zabiera, zanosimy do paczkomatu, zanosimy do punktu. Wszystkie opcje są tutaj możliwe. Dla operatorów logistycznych chcielibyśmy, żeby to opakowanie ograniczyły koszty na przykład przez wydruk etykiet logistycznych, czyli nie będzie ich trzeba drukować, będzie tam wyświetlacz, który po prostu taką etykietę odpowiednią do danego odcinka wyświetli. Co też powoduje zmniejszenie liczby błędów, na przykład tak, no, na każdym kartonie, który trzy razy gdzieś tam przejechało, mamy kilka naklejek, właściwie ich zeskanowanie nie tej naklejki powoduje dużo błędów w sieci. Lepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, tak jak powiedziałem, opakowania będą miały wielkości, wielokrotności, będą się uzupełniały. Ograniczenie problemów sortowania, na przykład poprzez dopasowanie tego tworzywa do przenośników automatycznych. No i możliwość wygenerowania nowych usług dla operatorów fulfillment, oczywiście poprzez te parametry, które będą na bieżąco śledzone. Na samym końcu chcemy zadbać o ekologię. Naszym celem jest obniżenie śladu węglowego w procesach logistycznych. I tak jak powiedziałem, z opłat, które się dopiero pojawią, no też chcemy, żeby tutaj jak gdyby te opłaty były maksymalnie niskie dla takiego wielokrotnego opakowania. Istnieje oczywiście konkurencja. Jest wiele rozwiązań, które są wykorzystywane w sieciach zamkniętych. Czyli mamy tutaj na przykład Ripak, Lime Loop, Loop. To są rzeczy, które operatorzy czy nadawcy wprowadzili we własnej sieci, one krążą tylko i wyłącznie w tej sieci zamkniętej. Takim najbliżej rozwiązaniem naszego EPAK-a jest Living Packets francuskiej firmy, który powstał mniej więcej 2 lata temu, ale jeszcze nie jest na rynku, jeszcze nie jest dostępny, jest w przygotowaniu. Oni budują własną fabrykę tych opakowań, natomiast naszym skromnym zdaniem to opakowanie jest po prostu przekombinowane. Tam jest nawet waga w środku, czyli wkładając coś do opakowania możemy zważyć, czy się mieści w nie wiem, limicie kuriera, który jest na przykład, jeszcze nie, dziękuję, jest na przykład 30 kilo, tak, a opakowanie mieści tak naprawdę 5, nie, więc nie wiem, po co ta waga w sumie, no bo wiadomo, że 30 nikt tam do środka nie włoży, bo się po prostu nie zmieści. Także staramy się poprawić to rozwiązanie, patrzymy, przyglądamy się bardzo uważnie. Rzeczywiście opakowanie ma już elektroniczną etykietę i ma sposób zabezpieczania towaru. Także jakbyście Państwo byli zainteresowani, polecam sobie obejrzeć stronę Living Packets. Ciekawe rozwiązanie, myślę, że zrobimy lepsze, także mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli Państwu je zaprezentować. Na przyszły rok planowany jest test z naszymi partnerami, także wypuścimy trochę takich opakowań i będziemy patrzeć, jak się sprawdzają. I teraz dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem.